Katowice 1865-2015 Gdy w połowie XIX wieku na przemysłowym Górnym Śląsku istniało wiele prężnych miast, Katowice wciąż były małą wioską. Należała ona do zamożnej rodziny Winklerów, mieszkającej w dworze położonym niedaleko obecnej ulicy Korfantego. Nie wiadomo jak potoczyłaby się historia tego miejsca, gdyby Franciszek Winkler nie przekonał budowniczych kolei, by nowa linia z Wrocławia do granicy z Rosją przebiegała przez jego ziemię. Wokół stacji kolejowej rozwinęło się wkrótce miasto, które w 1865 roku otrzymało prawa miejskie. Symbolem gwałtownych zmian był upadek prowadzonej przez żydowskiego właściciela karczmy, w której przesiadywali mówiący po polsku chłopi. Niebawem po przeciwległej stronie rynku powstał hotel Welt, który szybko stał się punktem spotkań niemieckiego mieszczaństwa. Z czasem rosły aspiracje mieszczańskiej elity, powstawały okazałe wille bogatych przedsiębiorców, a przy rynku zbudowano teatr. Po pierwszej wojnie. Powstaniach i plebiscycie Katowice zostały przyłączone do Polski. Miasto Katowic stało się Katowicami, a interesująca nas ulica Strase, zmieniła się w Zamkową. By odciąć się od niemieckiej historii, władze przeniosły centrum na południe miasta. Tymczasem nieopodal ulicy Zamkowej powstał Torkat, pierwsze w Polsce sztuczne lodowisko, na którym 30 lat później katowiczanie spotkali się z Juryjem Gagarinem. Obecnie miejsce to zajmuje inna ikona polskiej architektury, siedziba Biblioteki Uniwersyteckiej. Podczas II wojny światowej Katowice nie zostały zniszczone. Na dworzec kolejowy wróciła niemiecka tablica Katowice, a ulica Zamkowa, zgodnie z duchem czasu, przyjęła nazwę niemieckiego generała z I wojny, stając się Ludendorffstraße. Po wojnie wrócono do ulicy Zamkowej, ale nazwa ta nie pasowała do nowej ideologii, dlatego przemianowano ją szybko na Armii Czerwonej. Ponadto, po śmierci Stalina w 1953 roku, Katowiczanie dowiedzieli się, że od tej pory mieszkać będą w Stalinogrodzie. Wkrótce nadeszły dla miasta lepsze czasy. Rozwijające się dzięki przemysłowi, Katowice przyciągały nowych mieszkańców. Miejsce huty. Pałacu Winklerów i innych budynków zajmowały kolejne nowoczesne obiekty. Symbolem rozwoju społeczeństwa masowego stała się monumentalna, superjednostka, a także spodek, w którym odbywały się duże wydarzenia np. spotkanie z Fidelem Castro. W tym okresie powstał również pomnik powstańców śląskich oraz Rondo. W latach osiemdziesiątych Katowice wraz z resztą kraju weszły w okres stagnacji. Po zmianie ustroju ulica zyskała nazwę Korfantego, upamiętniającą najważniejszego dla Polski śląskiego polityka. Wzniesienie banku zwiastowało rozkwit kapitalizmu. Dekadę później powstał biurowiec Altus, jak dotąd najwyższy budynek w mieście. Współcześnie Katowice poszukują nowej tożsamości. W krajobrazie miasta zaczynają dominować biurowce, natomiast przy ulicy Korfantego powstają kolejne obiekty kulturalne. Rondo Sztuki, siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Międzynarodowe Centrum Kongresowe i, znajdujące się w miejscu byłej kopalni, Muzeum Śląskie. Być może stanie się ono nową ikoną Katowic.